Najniebezpieczniejszy eksperyment świata przeprowadzony został w latach 40. XX wieku przez radzieckich naukowców na 5 więźniach, których zamknięto w szczelnej komorze i poddano działaniu gazu zapobiegającego snu przez 15 dni. Brzmi strasznie, prawda? Poznajcie historię tego przerażającego badania w dzisiejszym materiale. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak długo ludzkie ciało jest w stanie wytrzymać bez snu? Aktualny rekord świata bez snu wynosi nieco dłużej niż 11 dni, a dokładnie około 264 godziny, co zostało ustanowione przez Randy'ego Gardnera w 1963 roku. Rekordzista doświadczył poważnych zmian w swoim zachowaniu i poznaniu w ciągu tych 11 dni, choć chciał udowodnić, że nic złego się nie stanie, gdy osoba nie śpi i nie regeneruje organizmu. Doświadczył także wahań nastroju, problemów z pamięcią, poważnych trudności z koncentracją, paranoi, a nawet halucynacji. Przerażający eksperyment, o którym jest ten materiał, miał odpowiedzieć na pytanie naukowców, co by się stało, gdyby ktoś nie spał przez prawie 30 dni. Chociaż prawdziwym powodem jego sławy nie są wyniki eksperymentu, lecz to, co wydarzyło się w jego trakcie. Sen jest podstawowym aspektem życia człowieka, potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Jednak przerażający rosyjski eksperyment dotyczący wspomnianego snu pozostaje owiany tajemnicą, niewiadomą, a także kontrowersjami. Aż do dziś. Te przerażające badanie, o którym mogłeś nigdy nie słyszeć, miało miejsce w 1947 roku. Grupa 5 mężczyzn, uznanych za wrogów państwa, została uwięziona w tajnym sowieckim ośrodku badawczym, gdzie poddawana była działaniu środka pobudzającego, który hamuje naturalny sen. Władze na samym początku obiecywały więźniom ich uwolnienie po 30 dniach, jeśli zakończą eksperyment, lecz niestety, nic takiego nie miało miejsca. Z narracji wynika, że w eksperymencie dobrowolnie uczestniczyła grupa 5 więźniów politycznych, obiecując im wcześniejsze zwolnienie. Więźniowie zostali wystawieni na działanie specjalnego gazu, który miał nie pozwalać im zasnąć przez długi czas. Uważano, że opary hamują naturalną substancję chemiczną niezbędną do snu. By zapewnić dokładne obserwacje, badacze przygotowali specjalną szczelną komorę wyposażoną w sprzęt monitorujący. Podoba ci się ten film? Doskonale! Polub go, a także zasubskrybuj mój kanał, wciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole. Wtedy będziesz na bieżąco. Badanych umieszczano w odizolowanym, specjalnie przygotowanym środowisku, aby dokładnie badać ich zużycie tlenu, po to by gaz ich nie zabił. Jako że w wysokich stężeniach mógł być trujący. Było to jeszcze przed epoką kamer monitorujących, dlatego pomieszczenie zostało wyposażone w specjalne mikrofony i grubą, na 13 cm niewielką szybę, pozwalającą na obserwację wzrokową pacjentów. W pomieszczeniu umieszczono książki, łóżka polowe bez pościeli, a także zapasy jedzenia wystarczające dla 5 osób na ponad miesiąc. Doprowadzono tam nawet bieżącą wodę i zainstalowano toaletę. Wszystko było w porządku przez pierwsze 5 dni. Badani prawie nie narzekali, gdyż obiecano im fałszywie, że zostaną uwolnieni, jeśli poddadzą się testowi i nie będą spać przez 30 dni. Monitorowano ich rozmowy, działania i zauważono, że w dalszym ciągu opowiadali o coraz bardziej traumatycznych wydarzeniach z przeszłości. Po upływie 4 dni ogólny ton ich rozmów nabrał ciemniejszego charakteru. Po 5 dniach zaczęli narzekać na wydarzenia i okoliczności, które doprowadziły ich do miejsca, w którym się znaleźli, i zaczęli wykazywać silną paranoję. Przestali ze sobą rozmawiać i zaczęli szeptać na przemian do mikrofonów i jednostronnych lustrzanych iluminatorów. Co dziwne, wydawało się, że wszyscy sądzą, że mogą zdobyć zaufanie eksperymentatorów, wydając swoich towarzyszy i inne osoby przetrzymywane w niewoli. Początkowo badacze podejrzewali, że jest to efekt działania samego gazu. Po 9 dniach pierwszy z nich zaczął krzyczeć. Wielokrotnie przebiegał całą komorę, wrzeszcząc ile sił w płucach przez 3 godziny.
Po tym czasie badany nadal próbował krzyczeć, ale udawało mu się jedynie okazjonalnie wydawać z siebie piski. Badacze postulowali, że zwyczajnie mężczyzna rozdarł struny głosowe. Najbardziej zaskakującą rzeczą w tym zachowaniu było to, jak zareagowali na nią pozostali więźniowie, a właściwie nie zareagowali. Badani szeptali do mikrofonów, aż jeden z nich zaczął krzyczeć. Dwóch jeńców, którzy nie dołączyli do wrzasków, rozłożyło książki, wysmarowało stronę po stronie własnymi odchodami i spokojnie przykleiło je do szklanych iluminatorów. Krzyki natychmiast ucichły. Podobnie szepty do mikrofonów. Gdybym urodził się na wschodzie, sam mógłbym wziąć udział w takim eksperymencie. No ale tak się nie stało. Chociaż może moi krewni mają jakieś wschodnie pochodzenie. W sumie nie wiem, czemu tak pomyślałem, ale możemy to sprawdzić. Bo mamy na to idealną okazję. A to wszystko z tego względu, że jakiś czas temu odezwało się do mnie MyHeritage i poprosiło mnie, bym przedstawił wam ich interesujący projekt. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego to mówię i o co tu chodzi. Pod koniec maja otrzymałem paczkę, w której znajdował się cały zestaw od MyHeritage, który pomoże odkryć mnie i wam swoje pochodzenie etniczne, a także znaleźć krewnych z całego świata. Interesujące, co? Wymaz do badań pobieracie z policzka, a całość trwa tylko 2 minuty. Jest mega prosty w użyciu, a w środku znajdują się tylko niezbędne elementy, które rozpoczynają cały magiczny proces. Znajdziecie tam prostą instrukcję, więc nie musicie obawiać się, że coś zrobicie źle. Każdy krok jest dokładnie opisany. Ja już otrzymałem swoje wyniki z wymazu, więc zobaczmy, jakie naprawdę mam pochodzenie. Obejrzyj wyniki testów DNA. Nie mam bladego pojęcia, czego się spodziewać, no ale zobaczmy, jakie jest moje prawdziwe pochodzenie. Gotowy do odkrycia swojego pochodzenia? No oczywiście, zaczynajmy! Zaczynajmy! Daniel, jesteś 85,7% Europejczyk z Europy Wschodniej. Dobrze się zaczyna. 9,4 Bałkańczyk. Czyż jeszcze? Wow! 2,6 Irlandczyk, Szkot i Walijczyk. A oni tam grają na tych ty. Jak? Cholera, jak to się nazywa? 2,3 Bałt. Bałt, czyli że... Aha, o! Czy gdzieś tam... No kurde, to miło, fajnie tak. Oprócz dokładnych wyników na stronie, możecie tam znaleźć podobieństwo DNA, które pomoże wam odnaleźć krewnych z różnych stron świata. Co ciekawe, możecie się z nimi nawet skontaktować. Zarąbiste, co? Skorzystajcie z mojego kodu DJ, by otrzymać darmową wysyłkę. Wow, jestem w szoku i ty też możesz być, a to dlatego, że MyHeritage też ma teraz promocję. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR i skorzystaj. Jestem ciekaw, jakie wyniki będą u was. Dajcie znać w komentarzu. A no i pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu DJ do MyHeritage. Klikajcie w link w opisie, bądź zeskanujcie kod QR. Wracając do historii. Po upływie kolejnych 3 dni naukowcy sprawdzali mikrofony co godzinę, by upewnić się, że na pewno działają. Ponieważ uważali, że niemożliwym jest, iż w środku znajduje się 5 osób i nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. Zużycie tlenu w komorze wskazywało, że wszystkie 5 osób żyje. Jednak w rzeczywistości była to ilość tlenu, którą 5 osób zużywałoby przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym. Rankiem 14 dnia badacze zrobili coś, czego obiecali się nie robić, aby wywołać reakcję jeńców. Użyli głośnika w komorze, mając nadzieję, że sprowokują jakąkolwiek reakcję więźniów, gdyż obawiali się, że ci są po prostu martwi. Ogłosili. Otwieramy komorę, aby przetestować mikrofony. Odejdźcie od drzwi i połóżcie się płasko na podłodze, albo zostaniecie zastrzeleni. Posłuszeństwo zapewni jednemu z was natychmiastową wolność. Ku swojemu zaskoczeniu usłyszeli spokojny głos, który odpowiedział jednym zdaniem. Nie chcemy być już wyzwoleni. Po 15 dniach eksperymentu naukowcy otworzyli komorę i odkryli przerażający widok. Uczestnicy wykazywali oznaki poważnych samookaleczeń, a nawet kanibalizmu. 4 z 5 uczestników przeżyło, ale byli w stanie skrajnego fizycznego i psychicznego wyniszczenia. Próby uspokojenia i leczenia uczestników skończyły się niepowodzeniem, ponieważ wszyscy domagali się kontynuacji podawania gazu pobudzającego.
Najbardziej ranny z całej ocalałej czwórki został zabrany na salę operacyjną. Jedyną, jaką posiadała placówka. W trakcie przygotowania pacjenta do ponownego umieszczenia narządów w organizmie odkryto, że był on skutecznie oporny na środek uspokajający, który podano mu w celu przygotowania do operacji. Walczył wściekle, gdy poddano go gazowi znieczulającemu, by go uspokoić. Udało mu się przedrzeć większość skórzanego paska o szerokości 5 cm na jednym nadgarstku, nawet pomimo ciężaru ponad 100-kilogramowego żołnierza trzymającego wspomniany nadgarstek. Aby go uśpić, wystarczyło trochę więcej środka znieczulającego niż zwykle, a w chwili, gdy powieki zatrzepotały i zamknęły się, serce stanęło. Podczas sekcji zwłok pacjenta, który zmarł na stole operacyjnym, stwierdzono, że w jego krwi znajdowało się ponad 3-krotnie więcej tlenu niż normalnie. Mięśnie, które wciąż były przyczepione do jego szkieletu, były poważnie nadszarpnięte, a on, próbując się wydostać, złamał 9 kości. Większość z nich wynikła z siły, jaką wywierały na niego jego własne mięśnie. Ponieważ dwie osoby żyły, trzem, którzy ocaleli, udzielono pomocy z powodu odniesionych obrażeń i przygotowano ich do powrotu do komory. Jednak po chwili monitory EEG ujawniły, że u wszystkich badanych doszło do śmierci mózgowej. Tuż przed zamknięciem komory jeden z więźniów zasnął i zmarł, a kolejny został zastrzelony przez naukowca, który obawiał się o własne życie. Przed sfotografowaniem ostatniego ocalałego badacz zapytał, kim jest. Ten w odpowiedzi utożsamił się ze złem zamieszkującym każdy ludzki umysł. Naukowiec wycelował pistolet w jedyną ostatnią osobę wciąż przykutą do łóżka w pomieszczeniu, gdy zarówno zespół medyczny, jak i badawczy uciekali z pokoju. Nie będę tu zamknięty z tymi rzeczami! Nie z tobą! Wrzasnął na mężczyznę przywiązanego do stołu. Czym jesteś? Zażądał. Muszę wiedzieć! W odpowiedzi usłyszał. Czy tak łatwo zapomniałeś? Zapytał. Jesteśmy wami. Jesteśmy szaleństwem, które czai się w was wszystkich, błagając o wolność w każdej chwili w waszych najgłębszych zwierzęcych umysłach. Jesteśmy tym, przed czym chowacie się w swoich łóżkach każdej nocy. Jesteśmy tym, co uspokaja się w ciszy i paraliż, kiedy udasz się do nocnej przystani, gdzie nie możemy stąpać. Naukowiec zrobił pauzę, po czym wycelował pistolet w serce badanego i strzelił. EEG uległo spłaszczeniu, gdy badany w ostatkach sił wydusił z siebie... Więc... prawie... wolny... Niedługo potem badacze zaczęli zacierać wszelkie ślady eksperymentu. Chociaż historia rosyjskiego eksperymentu snu pobudziła wyobraźnię opinii publicznej, koniecznym jest podejście do niej z krytycznego punktu widzenia. Wielu ekspertów twierdzi, że eksperyment jest czysto fikcyjny i brakuje mu wielu dowodów na poparcie jego istnienia. Brak weryfikowalnej dokumentacji, wiarygodnych świadków i potwierdzenia naukowego poddaje w wątpliwość autentyczność szczegółów eksperymentu. W sieci można znaleźć nawet film na temat eksperymentu, lecz jego ocena to ledwie 4,7 na 10, co nie świadczy dobrze o sposobie nagrania dzieła. Chociaż to tylko creepypasta, Związek Radziecki rzeczywiście stał za szeregiem tajnych eksperymentów naukowych, które rozpoczęły się na początku XX wieku i trwały aż do rozpadu Związku Radzieckiego pod koniec lat 80. Większość tych eksperymentów przeprowadziły sowieckie służby, oddział wywiadowczy sowieckiej armii. Nie tylko byli znani ze swojej brutalności, ale także nie wahali się przed przeprowadzaniem eksperymentów na ludziach. Niektóre z nich były nieetyczne, daleko wybiegające za to, co człowiek jest w stanie sobie wyobrazić. A no i pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu DJ do MyHeritage. Klikajcie w link w opisie, bądź zeskanujcie kod QR.